A jak wygląda idealna jednostka treningowa z żakami? Wymarzona jednostka treningowa jest wtedy, kiedy kończy się trening i ty widzisz, że dzieci schodzą z treningu z uśmiechem na ustach, z satysfakcją z wysiłku, jaki włożyły trening. A jeżeli jeszcze przy okazji podczas tego treningu się czegoś nauczyły, co my próbowaliśmy im przekazać, no to to już w ogóle jest chyba nawet jeszcze lepiej niż idealne.